Funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Stargardzie Szczecińskim otrzymali nowy projektor oraz ekran, który posłuży do wprowadzenia multimedialnych odpraw służbowych oraz wszystkich policjantów wkraczających do służby. Koniec ferii zimowych był dla policjantów czasem bardzo aktywnym. Podczas ostatniego weekendu przeprowadzono działania kontrolno-prewencyjne. Wzięli w nich udział policjanci ze Stargardskiej Komendy, mundurowi z oddziału prewencji ze Szczecina oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Patrole kontrolowały tzw. miejsca zagrożone, czyli puby, dyskoteki czy sklepy z alkoholem, miejsca, w których może gromadzić się młodzież. Inna inicjatywa to program bezpieczeństwa Jesteśmy Widoczni, w ramach którego zespół do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim przeprowadził zajęcia profilaktyczne. Policjanci rozmawiali z młodzieżą, przedstawiali filmy i pouczali jak bezpiecznie spędzać czas.